podzielcie się trochę. Tam to wysypię. Proszę. Proszę. Co Ola? Nie, ona nie jest zainteresowana jedzeniem, za to Ewa. Ona nigdy nie odmawia. I oczywiście kozy też nigdy nie odmawiają. Tutaj mamy jedną panią, która będzie mieć maluszka. Ona to już faktycznie ma duży brzuszek. Myślę, że to już kwestia dni i będziemy mieć nowego malucha na pokładzie. Zobaczymy, co z tego będzie, ale jest już po pierwszym wykocie, także myślę, że bez problemu. Co, Ewka? Ty się nie lubisz dzielić, co? Zdecydowanie. Idziemy. No idziemy, idziemy. Tutaj mamy Olę. Idzie kolejna dziewczyna. No i oczywiście kozy. Chodźcie. Idziemy. Chodźcie, idziemy. Idziemy zobaczyć, co tam się dzieje. Maszerują. Chodźcie. Chodźcie, chodźcie. Kózki wcinają. Brzuch jej wcale nie przeszkadza. Świetnie sobie radzi. No, ale wcinasz. O, ta jeszcze lepiej. Jak one sobie świetnie radzą. Nie przeszkadza, że korytko jest troszeczkę wysoko, bo jest przystosowane w sumie dla lam. Bo kozy przyjechały dopiero niedawno. Ale jak widać, nie przeszkadza im to. Świetnie dają radę. I wyjadają. Chodź, bo ci wszystko zjedzą. Wszystko ci wyjedzą. No chodź szybko. Chodź. No chodź. No chodź szybko. No chodź. Tutaj Ola się prezentuje. Ty jesteś coś zaciekawiona. Strasznie. A ja nic nie mam. Puste wiaderko. Już wszystko wysypałam. Naprawdę. Puste wiaderko. No niemożliwe. Z pustym wiaderkiem przyszłam, tak? Szybki przegląd. No nie mam. No nie mam nic, naprawdę. Macie w środku. Pamiątka, więc postanowiliśmy troszkę ponagrywać naszych zwierząt. Zawsze można później sobie będzie ten filmik odtworzyć i zobaczyć, jak to było, można powiedzieć, na początku, ale też nie na początku, bo już z zwierzętami zajmujemy się no, dłuższy czas, ale pomysł narodził się stosunkowo niedawno. A wy tutaj co robicie? Wyjadacie, tak? Szczerze, że ciężko się przełamać do takiego mówienia do telefonu, ale myślę, że z czasem będzie też trochę lepiej.
W dzisiejszym odcinku jeszcze chciałabym Wam pokazać troszkę mojej hodowli, która nosi nazwę Minion Teddy u Klaudii. Jesteśmy hodowlą zarejestrowaną pod numerem 199T w Świętokrzyskim Stowarzyszeniu Hodowców Królików Rasowych. Więc zapraszam na krótki materiał.